No cześć, witam się z Wami w pierwszej części takiego właśnie naszego wielkiego rewatchu Lost, który nie jest jeszcze, ten odcinek konkretny, takim omówieniem odcinków, ale jest wstępem, w którym sobie pogadamy o tym, skąd się wziął ten serial, jakich miał bohaterów i na co warto zwrócić uwagę, interpretując to, co będzie się działo na ekranie w czasie tego naszego rewatchu. Trudno jest przy tak ogromnej ilości odcinków wymyślić sobie jakąś sensowną metodologię, ale myślę, że no mam pewien pomysł, o którym później Wam konkretniej opowiem. Póki co daję znać, że teraz robię właśnie to wprowadzenie, a w następnej kolejności sobie omówimy ten dwuodcinkowy pilot, więc już sobie możecie właściwie w tym momencie planować oglądanie. Po tym jak zadałam Wam tydzień temu pytanie, czy chcecie zrobić z nami rewatch Lost, odezwało się tyle osób w komentarzach, że no nie możemy się po prostu z tego pomysłu teraz wycofać i Was zostawić na lodzie. Niemal każda osoba, która do nas napisała w komentarzach, dzieliła się jakimiś tam swoimi osobistymi doświadczeniami związanymi z tym serialem, no i nie mam już w związku z tym najmniej wątpliwości, że dla ogromnej liczby osób jest to właśnie ten najważniejszy serial, a nierzadko też ten pierwszy, od którego wszystko się zaczęło. Lost w 2004 roku było taką grą o tron, troszkę przed grą o tron, czyli takim fenomenem, który oglądało się z zapartym tchem z tygodnia na tydzień, albo się ściągało wręcz z torrentów, licząc na to, że, tak jak wiele osób pisało, hataki zrobiły już napisy i będzie można spokojnie obejrzeć najnowszy odcinek. Lost to jest też serial przełomowy, ponieważ połączył mainstream z czymś takim no bardziej jakościowym, ale wciąż jeszcze grał w lidze tych takich klasycznych seriali z telewizji naziemnej, które emitowano właśnie z tygodnia na tydzień o bardzo określonej porze, które miały kilka bloków reklamowych w ciągu 40-minutowej emisji, który musiał też się kończyć konkretnym cliffhangerem, żeby widzowie chcieli oglądać go dalej, a jego dalsze losy były też niestety uzależnione od słupków oglądalności, co jest bardzo ważne, bo analizując Lost od strony fabularnej nie możemy zapominać o tym, że no, to nie była do końca taka produkcja jak te, które dzisiaj powstają. Jego fabuła wcale nie musiała być przemyślana co do najmniejszego szczegółu. Wiele pomysłów pojawiało się właściwie na bieżąco. Nie było też jednej spójnej idei przyświecającej całości, jak choćby w Dark, nie? A losy bohaterów były uzależnione od tego, jak reagują na nich widzowie. Serio, tak się właśnie wtedy konstruowało fabuły seriali. Miały być przede wszystkim dobrze oglądane i oglądalne, ponieważ odcinków powstawało wtedy mnóstwo, no i one były też pisane często na bieżąco podczas emisji sezonów, to jak serial był odbierany miało wpływ po prostu bezpośrednio na to, jak toczyły się dalsze losy bohaterów. Wspominam o tym, ponieważ zanim weźmiemy się w ogóle tak konkretnie na serio za oglądanie i omawianie Lost, to musimy sobie pewne rzeczy uporządkować. Tak jak mówiłam we wstępie, musimy umówić się na jakąś formułę tego naszego omawiania, ponieważ nie wyobrażam sobie omawiania Lost odcinek po odcinku, ich jest za dużo. Myślę raczej o tym, żeby skupić się na konkretnych sezonach i na przykład poświęcać im średnio po 2 odcinki, czyli teraz na początek omówilibyśmy sobie pilota, a potem już właśnie 2 razy po 12 odcinków byśmy sobie obejrzeli tego pierwszego sezonu, czyli no tak po połowie, czyli dokładnie tak jak były one emitowane w amerykańskiej telewizji z tak zwanymi mid-seasonami i mid-season finali, czyli takim właśnie małym finałem przed przerwą świąteczną, bo one rzeczywiście, te sezony były dzielone na 2 połowy. Dajcie znać koniecznie, co Wy na to, jak Wam taka formuła odpowiada, czy ona jest ok, także piszcie w komentarzach. Tymczasem dzisiaj sobie rozmawiamy dalej o tym, co o Lost wiedzieć trzeba, zanim w ogóle się zabierzemy na serio za ocenianie pracy scenarzystów i aktorów. Bo jak się okazuje, jest bardzo duża zależność pomiędzy tym, co działo się za kulisami serialu, a tym, w jaką stronę poszła fabuła. No i niestety nie zawsze to, co Wam powiem, to będą przyjemne informacje. Jak już wspominałam w tym poprzednim odcinku, Lost było serialem na zlecenie po prostu. O ile takie, nie wiem, Stranger Things choćby zostało wymyślone sobie przez swoich showrunnerów, czyli przez braci Duffer, którzy przez kilka lat się odbijali od różnych tam producentów, aż w końcu dostali tą szansę w Netflixie, o tyle Lost zostało po prostu wymyślone jako komercyjny produkt dla widzów stacji ABC na pomysł, żeby nakręcić coś właśnie z pogranicza Castaway i reality show The Survivor. Wpadł ówczesny CEO stacji ABC, Lloyd Brown, podczas swoich wakacji na Hawajach, o czym już wspominałam. Pomysł był świetny, ale bardzo drogi w realizacji, na co złożyło się kilka konkretnych czynników. Po pierwsze, nietypowa struktura odcinków i sporo efektów specjalnych, w tym no przecież przede wszystkim sekwencja katastrofy lotniczej, która tam była. Duża obsada, która w pierwszym sezonie składała się aż z 14 głównych postaci i też kilku drugoplanowych. No i główny plan zdjęciowy zlokalizowany był na wyspie Oahu na Hawajach, gdzie no po prostu jest drogo, a także z tego co wiem było naprawdę bardzo, bardzo trudno kręcić i czasami zdjęcia po prostu trzeba było na przykład przedłużać i odwoływać z powodu bardzo trudnych warunków pogodowych. Efekt: dwugodzinny pilot, którego koszt szacowany jest dzisiaj na około 14 milionów dolarów, no i odcinki już te kolejne, które kosztowały średnio około 4 milionów każdy. Jak na ówczesne warunki telewizyjne była to naprawdę gigantyczna produkcja, która wymagała też sporego doświadczenia. Tymczasem rolę showrunnera powierzono dwóm młodym twórcom, J.J. Abramsowi, który miał na koncie serial Alias, oraz Damonowi Lindelofowi, który wcześniej pracował głównie jako scenarzysta przy serialu Nash Bridges. No i zwłaszcza dla Lindelofa projekt, jakim było Lost, wydawał się po prostu no, z jednej strony ogromną szansą na wielką karierę, a z drugiej gigantycznym obciążeniem, ponieważ zwyczajnie brakowało chłopakowi doświadczenia, żeby nadzorować tak ogromny projekt, na dodatek od początku obciążony presją ze strony szefostwa stacji. J.J. Abrams w ogóle opowiadał w jednym z wywiadów, że wraz z Lindelofem dostali do podpisania w ogóle takie oświadczenie specjalne od stacji ABC, że odcinki Lost będą tak skonstruowane, że nie będzie trzeba oglądać poprzedniego, żeby zrozumieć ten następny. Czyli po prostu tak jak w takiej starej, dobrej telewizji, prawie jak w proceduralach chodziło o to, żeby ten serial był oglądalny za każdym razem dla wszystkich. Abrams opowiadał, że oni oczywiście to oświadczenie podpisali, ale od zawsze wiedzieli, że będzie inaczej i że żeby cokolwiek z Lost zrozumieć, to będzie trzeba zrobić dużo więcej niż tylko śledzić z tygodnia na tydzień fabułę. Przypominam wam, że jeszcze przed swoją premierą Lost kosztowało stanowisko swojego pomysłodawcę, tego szefa stacji ABC. Po tym jak stacja wyłożyła ponad 20 milionów dolarów na wyprodukowanie 4 pierwszych odcinków, presja na twórców ze strony stacji musiała być naprawdę gigantyczna. Mimo to ci, którzy pracowali w Writers Roomie do tego pierwszego sezonu, wspominają tą pracę raczej z sentymentem, ponieważ fabuła dopiero się wtedy rodziła, a do rozpisania było 25 odcinków i 14 głównych postaci. Zatrudniono wtedy naprawdę wielu młodych scenarzystów i w dużej mierze byli to freelancerzy, zresztą bardzo zróżnicowani genderowo, etnicznie, którzy pracowali troszkę na takiej zasadzie burzy mózgów, tam po prostu wszyscy rzucali różne szalone pomysły. Wiązało się to z faktem, że w Lost mieliśmy też niezwykle różnorodną obsadę. Obok białych bohaterów, czyli tak standardowo, i bohaterek, pojawiały się też postaci pochodzenia azjatyckiego, afroamerykańskiego, arabskiego, no i latynosi. Wśród 14 głównych postaci mieliśmy 4 kobiety, 10 mężczyzn i byli to kolejno: Irakijczyk Said Jarrah, ciężarna Australijka Claire Littleton, chirurg z syndromem zbawcy, czyli Jack Shepard, nieszczęśliwy zwycięzca loterii Hugo, czyli Jorge Reyes, przystojny oszust James Sawyer Ford, Boone Carlyle i jego przyrodnia siostra Shannon, oszustka i morderczyni Kate Austin, ciemnoskóry ojciec Michael Dawson i jego syn Walt, niemówiące po angielsku koreańskie małżeństwo Sun i Jin oraz tajemniczy preppers, niejaki John Locke. Co ciekawe, ten pierwotny pomysł na fabułę i bohaterów był kompletnie inny od tego, co ostatecznie dostaliśmy, a o ostatecznym kształcie fabuły zdecydowały personalne sympatie producentów serialu. Postać Jacka na przykład nie tylko miała być obsadzona przez kogoś znanego i tutaj głównym kandydatem do tej roli był Michael Keaton, ale i Jack miał zginąć w pilocie. Po śmierci Jacka z kolei przywództwo w grupie rozbitków miała objąć Kate, czyli, słuchajcie, bizneswoman w średnim wieku, której mąż prawdopodobnie zginął w katastrofie. Jeżeli ten opis brzmi wam znajomo, no to macie rację, ponieważ cechy pierwotnej Kate przypisano ostatecznie Rose, ciemnoskórej kobiecie, która pojawiła się w serialu jako postać drugoplanowa, ale pojawiała się na przestrzeni kolejnych sezonów. O rolę Sawyera, eleganckiego oszusta z dużego miasta, ubiegali się zarówno Dominik Monaghan, jak i Jorge Garcia. I chociaż co prawda żaden z nich Sawyerem nie został, to spodobali się na tyle, że wręcz napisano dla nich specjalnie rolę, zwłaszcza dla Jorge Garcia, ponieważ rola Hurley'a po prostu nie istniała do momentu, kiedy on się pojawił tam na planie. Rolę Sawyera też całkowicie zmieniono w momencie, kiedy na castingu pojawił się Josh Holloway. Nie tylko zmieniono totalnie styl tego bohatera, ale też jego background, co wiązało się choćby z faktem, że on miał taki silny południowy akcent i po prostu wpisano te konkretne cechy do scenariusza. Postać Sun też pojawiła się po castingu, na którym aktorka Junin Kim ubiegała się o rolę Kate właśnie. Przy okazji dorzucono jej też męża, czyli Gina, i on też dołączył do tej głównej obsady. Claire początkowo miała być z kolei bohaterką drugoplanową, ale uznano, że po prostu powinno być jej znacznie więcej na ekranie, podobnie jak w późniejszych sezonach stało się z grającym Bena Linusa Michaelem Emersonem. Czy sobie w ogóle wyobrażacie to, że ten, jeden z najważniejszych przecież bohaterów Lost miał wystąpić zaledwie w 3 odcinkach? To wszystko pokazuje nam, jak bardzo zmienny i nieprzewidywalny był to serial, jak wiele zmian wprowadzano też na bieżąco i jak często scenarzyści dosłownie kombinowali na kolanie, żeby połączyć ze sobą różne tam kropki i wątki, co w początkowych sezonach sprawdzało się oczywiście bardzo dobrze, ale im dalej w las, tym fabuła była bardziej zagmatwana, bardziej dziurawa i dziwaczna, ale o tym będziemy sobie już oczywiście szczegółowo rozmawiać przy omówieniach kolejnych odcinków. Niestety to, w którą stronę szła fabuła, kto był w danym momencie głównym bohaterem i jaki los spotykał niektóre postaci, było też uzależnione od tak zwanej kultury na planie, na której temat pojawiło się w ciągu ostatnich lat dosyć dużo niepokojących informacji, zwłaszcza w wydanej w 2022 roku książce dziennikarki Vanity Fair Maureen Ryan zatytułowanej Burn It Down. Wspominałam wam, że Lost było projektem obarczonym naprawdę dużym ryzykiem, a twórcy musieli odczuwać, jak sądzę, gigantyczną presję, żeby się im w ogóle udało. Dla Damona Lindelofa oznaczało to na przykład to, że musi wziąć sobie po prostu do pomocy kogoś bardziej doświadczonego i tak właśnie do zespołu dołączył trzeci producent, niejaki Carlton Cuse. Lindelof pracował w ogóle dla Cuse'a przy serialu Nash Bridges, a Cuse miał za sobą wiele lat pracy w showbiznesie, także był naprawdę doświadczony. I to niestety właśnie jego przybycie, według tych informacji, które zebrała Maureen Ryan do swojej książki, wyznacza moment, w którym atmosfera na planie Lost bardzo, ale to bardzo się popsuła, a w końcu stała się toksyczna i nie do wytrzymania. Ryan przez kilka lat przeprowadziła kilkaset wywiadów z osobami, które jakoś tam były związane z Lost, pracowały na planie. I obraz, który się z tych rozmów wyłonił, jest absolutnie przerażający. Określenia, jakie padały najczęściej, to przemocowy, seksistowski, rasistowski, toksyczny, niesprawiedliwy. Co gorsze, atmosfera, którą wprowadził Cuse i którą zdawał się też akceptować i powielać Lindelof, wpływała nie tylko na pracę scenarzystów, ale też na to, jak na przykład traktowano poszczególnych aktorów, a w ostateczności też na to, jak toczyły się fabularnie losy bohaterów w tych późniejszych sezonach serialu. Planem zdjęciowym rządziły podobno koterie, Aktorzy często brali też niestety stronę producentów i tylko nieliczni wyłamywali się z tego bardzo niezdrowego kręgu i tej atmosfery. To właśnie dlatego, oglądając kolejne sezony, da się troszkę wyczuć, że tam się coś zmienia. Tak jak się zmieniali też scenarzyści tego serialu, którzy coraz częściej albo sami uciekali z writers' roomu, albo byli zwalniani. Z tej pierwotnej grupy, która pisała pierwszy sezon, no, który jest przecież świetny i co do tego nie ma żadnych wątpliwości, do końca drugiego sezonu zostało zaledwie kilka osób, a do trzeciego, słuchajcie, nie dotrwał już nikt. Kiepsko wyglądało to też w przypadku aktorów, którzy dosyć szybko zaczęli odczuwać, że na planie są po prostu ważni i ważniejsi. Podczas gdy w ogóle początkowo cała czternastka bardzo idealistycznie planowała, trochę tak jak obsada przyjaciół, bo wtedy o tym było głośno, negocjować takie same wynagrodzenia. To się szybko okazało, że no, równości płac nie będzie, a ci, którzy się z tym nie zgadzali, nagle dostawali na przykład zmniejszone wątki, ograniczano im kwestie itd., itd. Cuse i Lindelof mieli też absolutną władzę na planie i to oni decydowali o tym, jacy aktorzy będą dominowali na ekranie i których ukarać za niesubordynację. Jeżeli więc sądzicie, że wszystko było tam mocno przemyślane w tym serialu, no to jesteście w totalnym błędzie. Niektóre postaci, takie jak na przykład Michael, zostały przez producentów dosłownie ukarane za to, że próbowały ingerować w swoje wątki. O co chodzi? No otóż kiedy Lost było obsadzane, w obsadzie no, nie było zbyt wielu znanych nazwisk, oprócz m.in. właśnie Harolda Perrineau, który był doświadczonym aktorem, wcześniej wystąpił choćby w takich filmach jak Romeo i Julia, Lulu na moście, wystąpił też w 2 częściach Matrixa. Na początku był oczywiście dobrze bardzo traktowany, był też oddany serialowi, ale z czasem zauważył, że jego bohater jest coraz bardziej marginalizowany. Nie tylko dostał bardzo taką stereotypową, powiedzmy, rolę tego złego, czarnego ojca, który się w ogóle nie interesuje synem, ale też no, nie dostawał na przykład swoich flashbacków. Kiedy się skonfrontował w związku z tym z producentami, oni go w efekcie wycięli właściwie z serialu. I to dlatego właśnie Michael znika nam w 3. sezonie i dlatego jego postać jest tak dziwacznie, ja bym powiedziała, poprowadzona. Inne przykłady zemsty na aktorach za niesubordynację to na przykład scena śmierci pana Eko, która i tak podobno została bardzo złagodzona wobec tego, co planowali dla niego Cuse i Lindelof, bo po prostu nie lubili aktora, a także zniknięcie z obsady Miry Furlan grającej Daniel Russo. Ona też podobno podpadła, ponieważ po prostu przyszła i się upomniała o rozwój swojego wątku, który zresztą się jej obiecywano na samym początku serialu. Cuse i Lindelof przywłaszczali sobie też cudze scenariusze, prześladowali scenarzystów, którzy mieli fajniejsze niż oni pomysły, a nawet potrafili zwolnić kogoś tylko dlatego, że odcinek przez tą osobę napisany zdobył pozytywny rozgłos. Tak było na przykład ze scenarzystami Melindą Sue Taylor i Gregorym Tationsem, którzy napisali 9. odcinek 6. sezonu zatytułowany Ab Eterno. Odbiór tego odcinka był wtedy fantastyczny, do dzisiaj zresztą ma 93% pozytywnych ocen na Metacritic. Według Melindy Sue Taylor w reakcji właśnie na ten konkretny sukces Cuse i Lindelof poprosili ich na dywanik, kazali sobie podziękować za możliwość pracy przy tym projekcie, zażądali potem prezentów dla siebie, a następnie odsunęli oboje od pisania scenariuszy do końca tego finałowego 6. sezonu. Lista zarzutów jest oczywiście dużo większa. No i powiem Wam, że kiedy się to wszystko czyta, to troszkę też opada entuzjazm, taki wiecie, wobec Lostu i taka chęć na rewatch. Ja Wam nie chcę absolutnie psuć odbioru tego serialu, ale myślę, że warto jest mieć na uwadze wszystkie czynniki, które sprawiły, że Lost jest takie właśnie, jakie jest i że no, miało taki, a nie inny finał też. Nie myślcie sobie też, że autorka tej książki tam sobie te wszystkie rzeczy napisała, wymyśliła i właściwie nie poniosła żadnych konsekwencji. Ona przed wydaniem książki się skontaktowała i skonfrontowała z Cusem i Lindelofem i o ile ten pierwszy powiedział, że no, w ogóle nic nie pamięta, no to ten drugi, czyli Lindelof, bardzo przepraszał. No i się też tłumaczył troszkę tym, że był młody, był niedoświadczony, no i oczywiście dzisiaj pewnie by się absolutnie tak nie zachował. Tak czy inaczej, mleko się rozlało, a Lost myślę, że mogłoby pewnie być troszkę jeszcze innym serialem i kto wie, może nawet lepszym, a może bardziej przemyślanym. No i może na przykład bohaterki, gdyby tylko w Writers' Roomie do ostatniego sezonu w ogóle przetrwały jakieś kobiety scenarzystki, to nie ginęłyby jedna po drugiej i no nie wiem, może miałyby na przykład ciekawsze wątki niż te, które ostatecznie dla nich napisano. I to tyle z tych nieprzyjemnych wiadomości, ale musiałam wam to powiedzieć. Atmosfera na planie to oczywiście jedno. To, jakim Lost stało się serialem, jak wielką rolę odegrało w popkulturze, to zupełnie inna sprawa. Koncepcja w ogóle wyspy jako takiego wyjątkowego miejsca, które zagina prawa fizyki i podróżuje w czasie i przestrzeni, jest absolutnie przełomowa, jeśli chodzi o serial i zainspirowała też bardzo wielu twórców. Pomysł rozbudowywania historii postaci za pomocą flashbacków i flashforwardów też był bardzo nowatorski i właściwie genialny w swojej prostocie, bo też dawał scenarzystom w tamtych czasach możliwość wypełniania czasu antenowego bardzo angażującymi opowieściami, w których można było ukryć i przemycić wiele nawiązań, easter eggów, wiele też zagadek. Ogromna obsada pozwoliła emocjonalnie przywiązać widzów, ponieważ też każdy sobie mógł wybrać swojego ulubionego bohatera, a nikt nie był tak do końca też jednoznaczny. To też zresztą był bardzo istotny element Lost, ta moralna niejednoznaczność i też popełnianie błędów, a także możliwość zmiany. To jest w ogóle fundamentalny element filozofii tego serialu. Plus humor, świetny casting naprawdę i bardzo sprawny storytelling. I chociaż no nie wszystko się tutaj udało, Lost wciąż po latach robi naprawdę duże wrażenie, a o tym, jak jest wyjątkowe, świadczyć może fakt, że nigdy nie udało się stworzyć nikomu serialu do Lost podobnego właściwie. Tak jak nigdy nie udało się powtórzyć sukcesu Gry o Tron. Takie seriale się po prostu pojawiają i chociaż wszyscy chcą je potem naśladować, nikomu się już nie udaje. Ale o tym pogadamy sobie już w konkretnych omówieniach, na które już w tym momencie was bardzo mocno zapraszam. Na początek, jak mówiłam, dwuodcinkowy pilot wyreżyserowany przez J.J. Abramsa. Pogadamy sobie o bohaterach, pogadamy sobie o ekspozycji, pogadamy sobie w ogóle o tym, jak zawiązana jest tam akcja. Tyle jeśli chodzi o ten dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, to łapka w górę, subujcie nas. Jeśli chcecie nas śledzić na bieżąco, i piszcie, co was tak naprawdę najbardziej intryguje w Lost i o czym chcecie, żebym mówiła, na co mam zwrócić uwagę. Dzięki.